trakcie śniadania zapadła decyzja, że jedziemy na wieś. Jedziemy zawieźć Hanię do dziadków, dziadka Hani zabrać ze sobą i jedziemy najpierw szukać obrączki, która wpadła do wody, a później będziemy prowadzić poszukiwania z wykrywaczami metali. W toku przygody oczywiście, jak zwykle ja muszę być kierowcą, ale mi to nie przeszkadza. Sprzęt gotowy, także jedziemy. Dotarliśmy już na miejsce, nad jezioro Urowiec. Sprzęt gotowy do poszukiwań. Ewelinka już tam brodzi w wodzie. Po co przyjechaliśmy tutaj? Znajomy przetelefonował, że prawdopodobnie przy pomoście spadła mu obrączka. Także jesteśmy po to, żeby to zweryfikować i przy okazji też trochę poprowadzić poszukiwania w wodzie z wykrywaczami metali. A Hani, dziadek będzie rzucał magnesem. Mój sprzęcik już gotowy. Dzisiaj będę chodzić z Simplexem Ultra. Jest wodoodporny. Niestety nie mam dużego sitka, tylko takie mniejsze. Będę próbować, chociaż nie przepadam za chodzeniem w wodzie, jednak wolę na lądzie. Pierwsze sygnały to kilka kapsli, zrywki, no i też mam 10 groszy. Nauka władania sitem. Jak tym można pracować? Coś tu popsułam? Aż mi kręgosłup boli. Akcja. Rzut magnesem rozpoczęta. Czyszczenie jeziora. Dwa kapsle od zapalniczki i haczyk. Bogato. W końcu im mam ja chociaż raz jedną monetkę. 10 groszy, do tej pory same kapsle i zrywki. Dlatego tak się cieszę z tych 10 groszy. Ciężko było mi wyciągnąć ten sygnał, nie mogłem go namierzyć, pomimo tego, że był pewny. Do końca nie wiedziałem, czy to będzie moneta, czy coś innego, ale jest złotówka. I spójrzcie, dobra pasa mnie nie opuszcza. Znalazłam przedtem 10 groszy, a teraz mam ile to? 50 groszy. Także nie jest źle. Dalej szukam. Groszy, sygnał pewny. Trochę musiałem powalczyć z sitem, żeby wyciągnąć monetkę, ale jest i trzeba się cieszyć. Ale nadal nie widać złotej obrączki. I kolejny kapsaleczek do kolekcji. Tym razem oczywiście inny sygnał był taki ładniejszy. A to dupa. A co jest tu napisane? Pisze się na to. Jakieś kapselki, tu gdzieś od zapalniczki
to duży kapselek od słoika litrowego i gwoździe. Czyli na bogato. Na bogato, sam złom. Ale przynajmniej jakiś tam haczyk też jest, ale ludzie już nie będą kaleć czy se nóżek pięknie, to jest ułowione. No to by było przykre, jakby w nodę weszło coś takiego. No właśnie, niestety, a wszystko zabieramy i do śmieci. Ewentualnie coś na złom. Tak jest. W wodzie można znaleźć baterie. Jak tak mogą zaśmiecać sobie jeziora takimi rzeczami. Zbierzemy to i wywalimy do śmieci razem z naszymi kapselkami. Prawda? Prawda. Akcja obrączkowa zakończona. Oczywiście bez sukcesu. Nie udało się odnaleźć, no ale przeszedłem pomost z jednej, z drugiej strony. Sygnałów sporo, oczywiście większość kapsli. Kilka monet, no ale właściwego celu nie było. Celu zagubionej obrączki nie udało się. Pokażemy Wam jeszcze, co znaleźliśmy tutaj na plaży. No i śmigamy dalej na poszukiwania, ale już na jakieś inne miejsce, na jakieś pole. Najlepiej. Najlepiej. Bo ja tam się najlepiej czuję. Chociaż jestem rybą, a powinnam się dobrze czuć w wodzie. Bo w lesie są pełzaki jeszcze. Do lasu jeszcze nie czas, żeby wchodzić, bo niestety jest jeszcze tego cholerstwa bardzo dużo. Ale jeszcze trochę i nie będzie. Już i mamy koniec sierpnia, wrzesień, to już pójdzie to wszystko spać. No to wtedy będziemy śmigać po lesie. Tak jest. A teraz zmieniamy miejscówkę. A to są skarby z tego jeziora. Sporo kapsli, nawet muszelka wyszła w sicie. A jeżeli chodzi o kasę, to złotówka, 2,50 groszówki i 3,10 groszówki. Czyli razem 2,30. Wynik dobry? Prawie że rewelacja. Jesteśmy już na nowej miejscówce, na naszych ulubionych polach w Kamieńcu. Chłopaki przygotowują sprzęty, no i będziemy ruszać. A na co liczę? Liczę oczywiście na najciekawsze fanty. Jak dla mnie to monetki. Pierwszy sygnał i plomba ołowiana posiada tutaj jakieś odciśnięte napisy, natomiast na tą chwilę one nie są widoczne, trzeba będzie to przeanalizować. Jest mały problem. Albo duże. Ewelinka ma problem. Podejdziemy pewnie za chwilę. Sama o tym powie. Niestety moja prawa ręka nie funkcjonuje. Bateria się rozładowała. Cały czas by mi popiardywał. Nie wiem, jak ja sobie poradzę. Ale muszę. Zawsze mogę zawołać Krzyśka, żeby mi pomógł tam znaleźć, namierzyć. Także nic. Idę zanieść to do busa i biorę się dalej za kopanie mojego chińskiego dołka, bo już jest bardzo, bardzo głęboki. Nakopałam się. Wyszło takie coś z takim czymś i nawet się kręci. Zostanie to poddane identyfikacji, bo niestety nie wiem, co to może być. Na pewno jakaś śrubka do czegoś wkręcane, ale do czego to nie wiem. I tak to właśnie wygląda. Jakaś łyżeczka, nie wiem, co to jest. Mosiąc? Prawdopodobnie jest to odznaczenie Święto Pracy z lat 30. Nawet ma kawałek zapinki z tyłu. To są oczywiście tatusia znajdki. Kolejna znajdka to będzie plomba blomba. Jak to tam zwał, jak zwał. Ale nie wiem jeszcze, czy coś tutaj jest napisane. Na pewno jakieś znaki są. Guziczek, ale bardzo skorodowany, raczej czysty będzie, z takim uszkiem z tyłu. No i kolejny guziczek, ojny, aż mi spadł. I kolejny guziczek, też czysty, malutki. No i co? I łyżeczka. I coś na tej łyżeczce jest. Jakieś
ozdoby z jednej strony i z drugiej. Może będzie srebrna. Dowiemy się, jak wyczyścimy. Gratki, kop dalej. Będę się starał. Oddaj mi teraz moje znajdki. Kolejne sygnały to skorodowany guzik. On się z początku mi zaświecił, jak go wyciągałem z dołka. No i też naparstek. Naparstki, jak już wiecie z poprzednich naszych filmów, jest czymś normalnym, co się znajduje na polu. Także naparstki, naparsteczki różnej maści. Ewelinka coś tam krzyczała, ale nie wiem, o co chodzi. Aż mnie ujęło, zaraz zobaczymy. Czy ja krzyczałam? Ja nie krzyczałam, tylko się darłam, bo kopiąc sygnał wyciągałam i za skronie krz. Do tego się darłam. No i wykopałam co? Starą podkowę. Mam nadzieję, że to na szczęście, że mi już więcej nie spotkała żadnego pełzaczka. Ciekawe, co to może być. Na pewno duży element metalowy, ale co to jest, to jeszcze nie wiem. Podkopiemy to i zobaczymy. Już to podwadziłem, jest luźne i zaraz to wyciągniemy. Jakaś płyta, myślałem, a to pewnie od jakaś skiba od pługa. Umordowałem się jak nic. Także takie rzeczy też są na polach. No muszą być, no muszą być. Jak jest sprzęt i jeździ, sprzęt rolniczy jeździ, to i takie rzeczy też są. To nawet nie chyba nie używana kuleczka od muszkietu. Nawet nie uszkodzona ani nic. Guziczek taki maleńki, jakiś od koszuli czy coś. No i ta kula to jakaś też od muszkietu, ale nie wiem, co to jest, jakaś. Butelecka. Ku mojemu zaskoczeniu w tym miejscu, gdzie prowadzimy poszukiwania, też wyskoczyło 5 zł. 5 zł obiegowe. Będzie można je na coś wydać. A obok 5-złotówki leżał guziczek. Guziczek ozdobny z ładnymi wzorkami. Pora kończyć nasze poszukiwania. Dlaczego? Dlatego, że robi się już ciemno. Ciemno, także szkoda, bo pole przytrzymało nas, wyskoczyło wiele ciekawych rzeczy. Natomiast czas, niestety czas płynie szybko, cały dzień minął, nie wiadomo kiedy. No naprawdę. Trochę na poszukiwaniach w wodzie, trochę na polu i ciemno. Także niestety na dzisiaj musimy już kończyć poszukiwania. Ale wrócimy tutaj jeszcze. A to na pewno. Więc co, będziemy kończyć na dzisiaj. Zostawcie subskrypcje, lajki, komentarze. Na pewno na koniec dzisiaj już znajdków koniec, ale w przyszłości na pewno będą. Tak jutro jest, to wam kiedyśkolwiek. Obiecamy. Obiecamy. Obiecujemy wam. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Odkrywca historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.